Pokój i dobro, kochani. Dziś jest 3 kwietnia, środa w oktawie Wielkiej Nocy, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dwaj rozczarowani uczniowie uciekają z Jerozolimy, gdzie było centrum wydarzeń zbawczych, do Emaus. Uciekają dlatego, że są rozczarowani Panem Jezusem. Wydawało im się, że to wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądało. Mieli swoją wizję, podczas gdy rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Tak to czasem, kochani, niestety bywa, że nasze wyobrażenia i nasze wizje próbujemy narzucić Panu Bogu, podczas gdy Pan Bóg może mieć zupełnie inną wizję i inny pomysł, który w tym momencie przekracza nasze możliwości przewidywania. Na moment, kochani, zajmijmy się teraz pierwszym czytaniem z Dziejów Apostolskich, kiedy Piotr i Jan wchodzą do świątyni i przy bramie zauważają człowieka, który jest chromy, który w swoim życiu nigdy samodzielnie nie zrobił ani jednego kroku. Od urodzenia był chromy, był sparaliżowany. Kiedy Piotr i Jan okazują mu jakieś zainteresowanie, on spodziewa się, że wyciągnie rękę i oni położą mu kilka jakichś złotych lub srebrnych monet. Natomiast oni powiedzieli: nie mamy złota, nie mamy srebra, ale to, co mamy, to ci dajemy. W imię Jezusa Chrystusa wstań i chodź. I okazuje się, że te jego wyobrażenia, które były takie bardzo minimalne, natomiast w porównaniu z tym, co Piotr i Jan mogli oferować w imię Pana Jezusa, to była po prostu przepaść. On w tym momencie nie tylko, że zrobił jeden czy dwa kroki, o czym marzą często ludzie sparaliżowani, ale on chodził, skakał i po prostu był świadectwem, że Pan Bóg jest po prostu Panem rzeczy niemożliwych. Wracajmy, kochani, do Ewangelii. Jezus po swoim zmartwychwstaniu był obecny ze swoimi uczniami zupełnie w inny sposób niż dotychczas. Do tego stopnia, że sprawiało to trudność w rozpoznaniu Pana Jezusa. I również ci uczniowie, którzy zmierzali do Emaus, nie rozpoznali Pana Jezusa. Zauważmy taką bardzo ważną rzecz, że kiedy Jezus przyłącza się, żeby z nimi rozmawiać, to nie zasypuje ich od razu swoimi argumentami, tak jak czasem my chcielibyśmy kogoś nawracać i od razu chcemy ustalić pozycję, żeby było jasne, że jestem ten mądry, a ty jesteś ten głupi, zaraz cię ustawię tak, żebyś ty wreszcie zrozumiał, ciemniaku, o co chodzi. Otóż Pan Jezus tak nie postępował i to jest błąd często wielu ludzi, którzy próbują ewangelizować i robią to w sposób po prostu nieumiejętny. Jezus przychodzi i wsłuchuje się w nich. Pyta: rozumie, aha, czyli jesteście zaskoczeni, jesteście rozczarowani, rozumie i czujecie się zawiedzeni. Okazuje im swoje zrozumienie, a następnie później w sposób bardzo delikatny zaczyna układać w ich głowach cały przebieg wydarzeń, do tego stopnia, że serce zaczyna w nich pałać, że oni wreszcie widzą, że to, co wcześniej wyglądało tak jak takie dwa zestawy puzli razem zmieszane, w pewnym momencie widzą, to wszystko trzyma się kupy, to wszystko jest rzeczywiście piękne, tak miało być. I po prostu są zachwyceni i poruszeni tym Słowem Bożym. To wszystko, kochani, odbywa się w ruchu. Oni odchodzą z Jerozolimy, oni uciekają. Tak jak czasem niektórzy uciekają od Kościoła, odchodzą, dlatego że czują się rozczarowani. Trzeba im towarzyszyć, być razem z nimi. Nie od razu ich negować, ale po prostu być z nimi. Iść przez pewien czas razem z nimi, nawet i na peryferię wiary, po to, żeby ich później sprowadzić, ale w całej wolności. Zauważcie, że kiedy Pan Jezus później jest zachęcany przez nich, nawet jest przymuszany, On nie chce na siłę wpychać się z butami w ich życie, nie chce zostać z nimi na kolacji, ale Pan Jezus okazywał tak, jakby miał iść dalej, dlatego że chce, żeby oni w swojej wolności chcieli zaprosić Jezusa, żeby był razem z nimi. I wówczas ta obecność Pana Jezusa sprawia, że oni Go rozpoznają. Rozpoznają Go przy łamaniu chleba. Jest to nawiązanie do Eucharystii, kiedy my w Eucharystii możemy rozpoznać obecność Pana Jezusa. Kochani, kiedy jesteście w Kościele katolickim, to widzicie takie dwa ołtarze. To znaczy taką ambonkę, z której czytane jest Słowo Boże i również stół ofiarny. Są to dwa stoły, stół Słowa Bożego i stół Eucharystii.
I Sobór Watykański II mówi, że zarówno ten jeden, jak i drugi są obficie zestawione. Pan Jezus rozlewa swoje łaski poprzez Słowo Boże i poprzez Eucharystię. W dawnych czasach, w miejscu, gdzie przechowywano Najświętszy Sakrament dla chorych, była obecna również Księga Pisma Świętego, a więc nie tylko tabernakulum, gdzie znajduje się Komunia Święta, ale również tam w tabernakulum, czy przy tabernakulum, była również Księga Pisma Świętego. Papież Benedykt XVI powiedział, że Słowo Boże nie tylko informuje, ale przede wszystkim formuje. I kiedy Pan Jezus szedł razem z tymi uczniami, to nie tylko chciał przekazać im wiedzę, tak jak czasem to dzieje się na religii w szkole i czasem jest to porażka z tym wszystkim. Natomiast chce ich formować, chce, żeby oni przyjęli to Słowo Boże i w swojej głowie, i w swoim sercu, i w swoim życiu wszystko tak ułożyli, żeby to wszystko było, tworzyło pewną wielką, piękną całość. Zachęcam Was, kochani, z całego mojego franciszkańskiego serca, abyście nigdy nie rozstawali się ze Słowem Bożym, abyście gdziekolwiek wyjeżdżacie, na długo lub na krótko, żebyście zawsze zabierali ze sobą Słowo Boże. Choćby i jako aplikacje w telefonie. Są darmowe, piękne, dobre aplikacje, z których możemy korzystać. Ja osobiście oczywiście korzystam w tych urządzeniach elektronicznych, ale kiedy mam tak zwany namiot spotkania, kiedy spotykam się z Bogiem, jest to coś w rodzaju takiej celebracji, czyli ja modlę się i otwieram swoje takie duże Pismo Święte z dużymi literami, moje ukochane, wypieszczone i trochę zniszczone, ale to jest dla mnie powodem do chluby, a nie do tego, żebym się wstydził. Kochani, życzę Wam, żeby Wasze Słowo Boże też było właśnie takie podniszczone, żebyście na co dzień używali. Codziennie, chociaż mały, minimalny kontakt ze Słowem Bożym, a czasem może w większej formie. Są tacy studenci, kochani, którzy przed egzaminem biorą skrypt albo książkę, kładą pod poduszkę, idą spać i mówią, że następnego dnia lepiej po prostu im się zdaje ten egzamin. Nie wiem, kochani, czy to prawda, chociaż sam przyznam, że próbowałem tego. Natomiast to, co jest ważne, żebyśmy zawsze Słowo Boże mieli pod ręką, żeby zawsze było na wyciągnięcie ręki. Trzecim elementem płynącym z dzisiejszej nauki z Emaus, oprócz Słowa Bożego, oprócz Eucharystii, jest również świadectwo. Oni tego samego dnia wracają do Jerozolimy po to, żeby świadczyć. Mimo że był już wieczór, to im zupełnie nie przeszkadzało. Oni chcieli od razu mówić na bieżąco, na gorąco to wszystko, co ich dotknęło. Jeśli naprawdę czujesz się dotknięty Słowem Bożym, to po prostu w sposób naturalny, nie umiesz inaczej, po prostu chcesz dzielić się tym Słowem Bożym wobec innych ludzi. Na zakończenie, kochani, przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z Wami. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Wszystkiego dobrego, kochani. Szczęść Boże, pa, pa. Do jutra.